Rafał Kieńczyk po imponującym zwycięstwie na walce wieczoru TKW Fight Night. Gratuluję tego zwycięstwa. Powiedz, co zadecydowało o tym, może zanim pomówimy o przebiegu, co zadecydowało o tym, że zdecydowałeś się przejść już teraz na zawodowstwo, bo to była pierwsza zawodowa walka. Tak, to była pierwsza walka zawodowa. Zdecydowałem się przejść na zawodowstwo. No już nie jestem najmłodszy, stary nie jestem, mam 25 lat. Mam już zaplecze amatorskie, 20 walk amatorskich mam stoczonych. W grudniu stoczyłem walkę półzawodową. Ja, przepraszam, 20 walk amatorskich i jedną półzawodową stoczyłem w grudniu, no 7 tygodni temu. Amatorsko, jaki masz rekord? 19-1. A, okej. Okay. Też tyle nokautów? O dziwo, więcej chyba tam było poddań. A, ten jeden to Michał Oleksiejczyk, który dzisiaj był tutaj, zawodnik UFC. Tak, był? O, to fajnie, pozdrawiam. Za nami stał przed chwilą jeszcze, może stoi nawet, nie stoi. O, pozdrawiam serdecznie, no, przegrałem z nim, nie poszło mi. Był lepszy, nie ma co. Rozumiem. Ireneusz Strawa, którego dzisiaj znokautowałeś, czy miałeś w ogóle jakiś research o nim? Wiedziałeś właśnie, czego jest zdolny, czego jest niezdolny? Wiedziałem, że jest, preferuję stójkę głównie. Teraz zmienił klub, przyszedł do grapplingu Kraków. Mogłem się spodziewać, że tam będziemy podszkoli swoją technikę MMA parterową pod okiem Łukasza Chlewickiego. No, wiedziałem, że on będzie preferował stójkę. Warunki fizyczne przemawiały za mną. Byłem wyższy. Na pewno się nie nastawiam na knockout, to wiadomo, to po prostu poszła akcja, wyszły ciosy, no tak to wyszło. Wsparcie kibiców, na pewno to jest coś takiego, co dodaje tobie skrzydeł, bo chyba miałeś jedno dzisiaj najgłośniejsze, chyba nawet najgłośniejsze wsparcie. I tak, na pewno daje, ale powody to również też presję dodatkową, wiadomo, ciąży na mnie presja, walczę u siebie. Staram się to przekuć w mój atut, w moją motywację do tego. Dzisiaj poszło dobrze, jestem zadowolony. Ostatnio na Lubelszczyźnie właśnie ta scena MMA się rozwija, jeżeli chodzi o zawodowe gale właśnie. Czy na razie będą twoje jakby myśli i plany krążyły właśnie tutaj po lokalnych galach, czy gdzieś niebawem chciałbyś po prostu gdzieś pójść dalej i spróbować po prostu zobaczyć, jak to jest na wyjeździe? Wstępnie to już mam, można powiedzieć, zaplanowane pół roku, jeśli chodzi o występy. Na razie nie mogę wszystkiego zdradzać, ale za 6 tygodni jest gala TFL w Lublinie, na której mam nadzieję, już znaczy jest wstępnie dogadane, teraz czekamy na przeciwnika i mam nadzieję, że uda się dopiąć i wystąpię za 6 tygodni w Lublinie. Cieszę się, że dzisiaj obeszło się bez kontuzji, będę w pełni zdrowia, bez kontuzji, więc mogę śmiało wystartować za 6 tygodni. Nie straciłem dużo zdrowia dzisiaj. Najwyraźniej po tym pojedynku i po tym wsparciu to jest dobry wybór TFL-u. Jeszcze raz gratuluję w takim razie. Dziękuję. I widzimy się w takim razie w Lublinie niebawem. Mam nadzieję, że będę tam jako zawodnik.